Narysuj obrazy punktów D, E i F w jednokładności ośrodków początku układów współrzędnych i skali 1,2. Czyli środkiem jednokładności jest początek układu, skala przekształcenia to 1,2. Możemy to zrobić na przykład tak. Odległości punktów, które będą obrazami punktów D, E i F od początku układów współrzędnych, będą równe połowie tego, co teraz. Jeżeli odległość obrazu każdego z punktów, od początku układów współrzędnych będzie równa połowie odległości punktu, to każda ze współrzędnych X i Y obrazu punktu też będzie o połowę mniejsza od współrzędnej punktu. Współrzędna X punktu D wynosi 8. Skala jednokładności wynosi 1 druga, więc współrzędna obrazu punktu D wynosi 4. Pamiętajcie, że działa to w ten sposób, tylko jeżeli Środkiem jednokładności jest początek układów współrzędnych. Współrzędna y punktu d wynosi minus 9, czyli współrzędna y jego obrazu wynosi minus 4,5. Obraz punktu d w tej jednokładności będzie leżał tutaj. Teraz punkt e, współrzędna x punktu e wynosi 2, czyli współrzędna x obrazu punktu e wynosi 1. Współrzędna y Punktu E wynosi 7, czyli współrzędna Y jego obrazu wyniesie 3,5. 7 razy 1 druga równa się 3,5. Współrzędna X punktu F wynosi 6. Współrzędna Y punktu F wynosi -6, czyli współrzędne obrazu punktu F będą wynosiły: x równa się 3 i y równa się -3. Jeżeli połączymy teraz te trzy punkty, to otrzymamy obraz trójkąta DEF w jednokładności względem początku układów współrzędnych. I w skali 1/2. Wpiszmy w takim razie współrzędne obrazów punktów. Punkt D miał współrzędne minus -8, minus -9. Jego obraz będzie miał współrzędne o połowę mniejsze minus 4, minus 4,5. Punkt E miał współrzędne 2 i 7, czyli jego obraz leży w 1 i 3,5. Punkt F leżał w 6, minus -6, czyli jego obraz to 3 i minus -3. Ważne jest, że jeżeli środkiem jednokładności jest początek układów współrzędnych, to w każdym z kierunków zarówno X jak Y po prostu zmniejszamy odległości od początku układu o połowę, bo skala tej jednokładności to jedna druga. No i prawidłowo!